STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Trenerze, drugi sparing podczas letnich przygotowań. Dzisiaj mierzyliśmy się z rywalem dużo bardziej wymagającym niż ostatnio. Czwarta drużyna Ligi Słowackiej, która przygotowuje się do udziału w eliminacjach do Ligi Europy. Wygrana Jagiellonii 2-1 po dosyć ciekawym, pomimo tych arcytrudnych warunków atmosferycznych, spotkaniu. Na pewno. Przede wszystkim niejako ten raczej jeszcze, że to, co gdzieś teraz pod względem taktycznym pracowaliśmy, to dzisiaj, no zwłaszcza w pierwszej połowie, praktycznie no bardzo dobrze funkcjonowało, tak? Bo i w grze ofensywnej, i defensywnej przeciwnicy nie mieli sytuacji do przerwy. My oprócz bramki mieliśmy jeszcze dwie co najmniej dobre sytuacje, więc ten wynik mógł być do przerwy wyższy, ale nie ukrywam, że ta organizacja gry w pierwszej połowie i zarówno w tej grze, tak jak mówiłem wcześniej, w ofensywie czy w bronieniu całego zespołu naprawdę dobrze funkcjonowała. Troszeczkę inaczej to wyglądało w drugiej połowie, zwłaszcza do tej 70 minuty, kiedy przeciwnik nie robił zmian, bo my graliśmy dwoma jedenastkami, weszło w drugiej połowie bardzo dużo młodzieży, oni no za 10 dni mają mecz, więc pewnie trener czasowo chciał ich pobyt na boisku wydłużyć, adoptować się do większego wysiłku i w tym momencie nie ma co ukrywać, że zdominowali nas, mieli sporą przewagę, mieli swoje sytuacje, udokumentowali bramką. Później po tych zmianach u nich mecz z powrotem wyrównał, zdobyliśmy bramkę na 2-1, też ten rzut wolny Martina, na pewno bardzo dobre uderzenie, także na pewno w tej drugiej połowie troszeczkę za mało było tego utrzymania przy piłce, już dzisiaj ten przeciwnik dużo wyżej poprzeczkę zawiesił i troszkę, nie ma co tutaj ukrywać, troszkę problemów miała tam nasza młodzież, przynajmniej na początku, później, że to, jak powiedziałem, troszkę się wyrównało. Trenerze, jeżeli chodzi o drugą połowę, to o czym trener wspomniał, bardzo młoda drużyna, z tego co naliczyłem, sześciu zawodników porodzonych po, znaczy sześciu młodzieżowców, sześciu, a chyba pięciu urodzonych po 1 stycznia 2000 roku. Tak. No przyznam szczerze, że momentami fajnie to wyglądało, no a długa bramka wypracowana przez Bartka Bidę. No, bardzo, bardzo dobrze się ten Bartek zachował. Na pewno dostał świetne podanie od Budwara, nie zapominajmy, tak, bo miał praktycznie gdzieś tam lekko z boku sam na sam, zachował chłodną głowę i fajnie, że miał duży kąt, że dojrzale się zachował, bo ciężko mu uderzyć, bramkarz do niego bardzo już blisko doskoczył i fajnie, że popatrzył, gdzie praktycznie do pustej bramki dograł Kubie. To na pewno cieszy. No, troszeczkę martwi mnie ten troszkę za mało było tego utrzymania przy piłce, tak, gdzieś ci chłopcy za dużo zaczynali od prowadzenia piłki, to już w seniorach się tak nie da, tak? Trzeba szybciej przede wszystkim podaniem operować i tutaj na pewno na minus, no, ale też mówię, po tych 20 minutach, kiedy później gdzieś tam był czas na uzupełnienie płynów, troszeczkę gdzieś tam uwag do nich dotarło i to dużo lepiej wyglądało. Kolejny gol Patryka Klimali, drugi sparing, druga bramka. No Patryk bardzo aktywny w pierwszej połowie, no i tych goli mógł mieć dzisiaj trochę więcej. Myślę, że Patryk zawsze ma sytuację teraz. Akurat uważam, że strzelił w trudniejszej niż tej, którą miał wcześniej, bo miał na bardzo blisko bramki, gdzieś tam nie skontrolował chyba, gdzie jest bramkarz, bardzo, który dynamicznie do niego wyskoczył i obronił. W tej drugiej miał kąt. No ale potrafił to uderzyć, tak? Szkoda mi tej sytuacji, do której nie doszedł, kiedy wiele podań w drugiej linii wykonaliśmy i do tego środkowania się spóźnił, bo to była najładniejsza akcja meczu i na pewno ubolewam nad tą sytuacją. Nie w sensie wyniku tutaj to sparing, tylko że nie sfinalizowaliśmy to bramką. Bardziej mnie, jak ta bramka, to bardziej mnie cieszy jego gra przede wszystkim bez piłki, bo to jest element, na który trzeba najwięcej zwracać uwagi u Patryka i ten tyłem do bramki, tak? Nie ukrywam, że to jest obiecujące, jeśli chodzi o te teraz dwa sparingi i tylko mówię, no czekajmy do dalej. Myślę, że Patryk też już wie, że zimą też to dobrze sparinga wyglądało, a weryfikacją jest zawsze liga i oby to tylko dalej tak szło w tym kierunku, ale ten krok do przodu, żeby robił w każdym meczu. Jeszcze zapytam mnie o nieobecnych, bo dzisiaj nie zagrał ani Martin Kosztel, ani Iwan Runie. Coś poważnego? Znaczy, Iwan to wiadomo, że wraca po kontuzji, natomiast to w przypadku Martina. Znaczy, zacznijmy od Iwana. No Iwan dzisiaj już miał dwie pełne jednostki treningowe, wczoraj i dzisiaj na 100% obciążeniu, natomiast no, nie będziemy trzech dniach, łącznie trzy dni, to zanim trenuje, ryzykowali takiego urazu. To nie było stłuczenie, tylko naciągnięcie, naderwanie mięśnia w tym ostatnim meczu z Lechią Gdańsk. Natomiast w przypadku Martina Kosztela to jest drobny uraz, taki, który myślę, że on jutro już będzie normalnie trenował, to nic poważnego nie było, także oni zostali, pracowali indywidualnie z Piotrkiem Jankowiczem. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.